Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się wariantem zadania Ostatni rozkaz, w którym ginie Alicja Kuzman. Na to Risa, cholernie dobrze was widzieć, ale ruszyliście za szybko. Najpierw wypalimy u Torejczyków Delsnerany, ale muszę dotrzeć do portu, przekazać ich pozycję. Kapitanie, on nic nie wie. O czym nie wie? Jestem kapitan Todai z Wysokiej Gwardii. Wyruszyliśmy wykonać waszą misję. Założyliśmy, że zawiedliście. Cieszę się, że byliśmy w błędzie. Też się cieszę, ale dalej nie rozumiem. Nie czas na wyjaśnienia. Dowiesz się wszystkiego w porcie. Melduję, że most jest już zaminowany. Sprawdziłem. Zaminowaliśmy go po pierwszym ataku. Na wszelki wypadek. Ale to już się nie przyda. Przecież odpaliliśmy u Torejczyków. Sierżancie Kuzman, wszystko się zmieniło. Genadi, wysadź most. Mamy mało czasu. Albo i wcale. Patrzcie. Genadi, wysadzaj most. Nie możemy ryzykować. Tak, jest. Sierżancie, zejdź z drogi. To rozkaz. Ryzykujesz życie wszystkich w porcie. Przecież mamy Delsnerę. Możemy wytłuc u Torejczyków. Dziewczyna nie musi zginąć. Kuzman, z drogi. Rozkazuję ci jako kapitan Gwardii Terenu. Rozkaz to rozkaz. Róbcie swoje. Ojciec uczył mnie, że granica między głupotą a odwagą jest bardzo cienka. Wysadzajcie. Twój ojciec był mądrym człowiekiem. Mogliśmy też spróbować uratować Alicję i taki wariant przejścia także przedstawiłem. Jest też trzecia szansa, że próbujemy ją uratować, ale bardzo się nie śpieszymy i most zostanie i tak wysadzony. Wtedy te warianty się nie różnią od tego, który robimy teraz. Najpierw Makar, bo taki chętny do walki, a teraz Alicja, przez te swoje badania. Straciłem cały oddział na rutynowej misji. Na tej wojnie nie ma rutyny. Czasem po prostu nic nie można zrobić. To słabe pocieszenie. To fakt. Opłaczycie swoich w porcie. Tutaj zaraz rozpęda się piekło. Za rzeką stoi utorski Tajdos. Co z miastem? Miasto jest już opuszczone. Kto mógł, to uciekł do portu. A kto nie, to zginął. Tyle cierpienia. Ruszajmy do portu. Biegniemy. Dobrze. I biegniemy do portu. Gdybyśmy uratowali Alicję, to oczywiście biegłaby z nami. Teraz musimy uważać na te pojawiające się na ziemi rozbłyski, ponieważ w te miejsca uderzy za chwilę pocisk. Tutaj mamy człowieka, z którym możemy pogadać, ale to nic nie wnosi. Stałem. Kto tam? Kasteczu. Sierżant mówił, że przybędziesz. Chodź, jest jeszcze ktoś w mieście? Już tylko Utoj. Chodź, nie ma czasu. Statki Haligajdu nie będą czekały w nieskończoność. Tak jest. Patrz na nich wszystkich. Chyba nie wiedzą, jakie piekło jest za tymi murami. Wierzą w potęgę fortu. Tak, wszystko na razie pięknie wygląda. To wierzą. Ty za to wyglądasz jak gówno. Odpocznij, a ja biegnę do kapitana zameldować, że talia właśnie przestaje istnieć. A, niech stracę. Zostało mi kilka minut. Weź je i ogarnij się. Ja i tak zaraz uzupełnię swoje zapasy. Dzięki. No to odpoczywamy. I biegniemy dalej. Gdzie jest Kuzman? Myślałem, że już po tobie. Muszę przyznać, że umiesz sobie radzić. Umiem? Tysiąc razy żegnałem się z życiem. Tym bardziej. Kuzman, mówię do ciebie. Kto może zająć się pomocą medyczną dla cywili? Nie wszyscy o własnych siłach wejdą na okręty. Wyznaczę kogoś, kapitanie. W wariancie z Alicją oddelegowałby do tego Alicję. Jeśli wybierzemy opcję, sierżant mówił, że przedstawi mnie kapitanowi i on zdecyduje, co ze mną zrobić. Przejdziemy od razu do ciągu dalszego, a tymczasem my wybierzemy opcję. Zanim dołączę do AM, chciałbym rozejrzeć się po porcie. Mogę? Dobrze, tylko szybko. Tak jest. Tutaj jest Davos, z którym jeśli umiejętnie porozmawiamy, otrzymamy medalion i pomoc w dalszym ciągu questa. Was na świecie nie było, kiedy pod komendą Veredosa tłumiliśmy powstanie z Kawaretu. Puśćcie mnie do miasta. Odejdź, dziadku. Doceniamy twoją służbę dla Terenu, ale nie przeszkadzaj. Jestem Davor, a przed tym oszczem wyrzał każdy, kto zamachnął się na teren. Puszczaj mnie do bramy.
Puśćcie go, żołnierzu. Dziad zwariował. W dupie byłeś, gówno widziałeś. Puszczajcie mnie, gnojki. Dobra, nie mam na to czasu. Bywajcie. Nie udało się. Spróbuję, czy jest tutaj jakiś inny wariant. Walczyłeś ze skawaretami? Tak mało się o tym mówi. Bo się potem cały ród Dalkrasów wypiął na Verodesa. Dlatego tak ciężko usłyszeć i o Rokoszu, i o walkach. W żadnej dworskiej szuli to nie było na rękę. Woleli się lizać po dupach, niż uczcić Verodesa. Dawor, to powinna być twoja walka. Mieczem już nic nie zwojujesz. O co ci chodzi? Wsiadaj na statek i zawieź swoją, naszą historię do Haligaya. Będziemy jej potrzebować, żeby przetrwać ten czas. Masz rację, beze mnie nikt nie wspomni Verodesa. Będziesz wzorem dla młodych tajemniczych. Widzę, że nie każdy gówniarz taki głupi. Masz, weź to. To medalion z korpusu Verodesa. Też może zgłosić jego pamięć. Gdybyśmy teraz mieli takich przywódców, nie byłoby tej klęski. Dzięki, Davos. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Czyli jednak mimo wszystko udało się dobrze znaleźć głos. Sania. Alen! Alen! Mój synek gdzieś się zagubił. Na Medę jest jeszcze taki mały. Jak on wygląda? No, taki siódmy rok mu idzie. Kubek niebieski i włosy na oczy mu lecą. Obciąć już mu miałam, ale wojna przyszła i w tej tułaczce nawet chwili nie było. Powiedz jeszcze, jaki kolor tych włosów. Czarne jak sadza po ojcu. Oj, on by go usadził na miejscu. Mnie się nie słucha. Alen! Alen! Zobaczę dzieciaka z czarnymi włosami w niebieskim kubraku, to go do ciebie wyślę. No i Alenda mamy tutaj. Cześć mały, ty jesteś Alen? Mama cię szuka, bardzo się martwi. Mama nakrzyczała na mnie, że mam nie dość. Moja też czasami na mnie krzyczała. Oj, czasem to nawet bardzo. Tak? Mhm. Ale zawsze chciała dla mnie jak najlepiej. Tak samo jak twoja dla ciebie, wiesz? Chcesz wrócić do mamy? Bardzo za tobą tęsknię. Mhm. To chodź, zaprowadzę cię do mnie. No i dzieciak biegnie za nami. Ale jesteś, pokaż się. Tak się martwiłam, tak się bałam. Nigdy, nigdy mi tak nie uciekaj, rozumiesz? No to jesteście w komplecie. Powodzenia. Zaczekaj, dziękuję ci, żeś go znalazł. Masz, weź te rękawiczki, ja sobie zrobię nowe. To potrafię, niech ci służą. Dzięki, to miło z twojej strony. Za to coś zrobił, więcej ci się należy, ale więcej nie mam. Tym bardziej dziękuję. Idźcie już na statek. Tutaj w lazarecie możemy posłuchać trochę historii, ale jakby nie otrzymujemy tam żadnych nagród, z tego co pamiętam, więc tym razem to odpuścimy. Chowaj go, ktoś idzie. Czego chcesz? Może wam w czymś pomogę? Z nudów tak łazisz, czy się zgubiłeś? Może jakiś głupi jesteś? Wypadł na statek, jak nie masz nic do roboty. Pokaż lepiej, co tam chowasz. Mam wrażenie, że rabujecie zwłoki. To on, to kudłaty. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Kudłaty, mówiłem ci, żeby to zostawić. Zamknij się, durniu. Po kolei cię ratowałem z tamtej chałupy. Dobra, dogadamy się. Czego chcesz? Niczego od was nie chcę. Jesteście obrzydliwi. Kudłaty, cholera, zrób coś, już ponad. Ojo, zamknij się. A ty taki prawy i sprawiedliwy, a prawie bosy łazisz. Mam tu porządne buszy. Buty, bierz je i daj żyć. Dam ci je, tylko zaprzyj jej. Wolę moje buty z łyka, niż te buty z trupa. Idę powiedzieć komu trzeba, co ty robisz. No debil, ojo, zwijamy się. Cholera jasna, mówiłem, że to się tak skończy. Nie tak szybko. Chwytasz skudłatego za skórkę. Strasz! Ci złodzieje ograbiali zwłoki. Strasz! Mężczyzna wyrwał się mocnym szarpnięciem z zapasuchy, wypadły mu skradzione buty. Ojo, uciekamy! Patrzysz na porzucone buty, a znalezione nie kradzione. Podnosisz buty z ziemi i kładziesz na najbliższych zwłokach. Spoczywaj w pokoju. Krzyczysz, strasz! Łapcie tych złodziei! Strasz! No i cóż, rozumiem, że nie dostaliśmy butów, więc ubieramy to, co udało się nam odzyskać, czyli medalion i rękawiczki. Możemy się też z nimi oczywiście dogadać, wtedy dostalibyśmy buty. I to mniej więcej wszystko, co warto zrobić w porcie, więc wracamy do Kuzmana. No, jesteś w końcu, trochę ci to zajęło. Dużo się tu dzieje, ale jestem. Sierżant mówił, że przedstawi mnie kapitanowi Henrykowi i on zadecyduje, co ze mną zrobić. Kapitan Henek nie żyje. Teraz to daj tutaj dowodzi. Kapitanie, mamy ochotnika, którego należy wcielić do armii. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to zabezpieczyć ewakuację portu tak długo, jak się da. Haligaret miał przysłać wsparcie, ale kiedy usłyszeli, że który nas rozegrał i rozbił nasze szeregi, wycofali się. Wysłali za mało wojsk do samodzielnej walki z Utorem. Nie ma już nadziei dla terenu? Otóż jest. W Haligaretzie organizujemy ruch, dzięki któremu pozostaniemy wspólnotą
i przygotujemy się do odbicia naszego kraju. Potrzebuję każdego swojego żołnierza tutaj, więc to będzie twoje zadanie. Dostarczysz tam rozkazy od dowództwa. To zaszczyt, panie kapitanie. Pan kapitan jest pewien swojej decyzji? To przecież jakiś przybłęda. Nie martw się o moje decyzje, nie wszystko wiesz. Kiedy będziesz na miejscu, odnajdź Desmonda. Haliga to wielki kraj, ale nasza siatka operuje w okolicach dużych miast. Miej to na uwadze. Tak jest. Pamiętaj, jeśli ci się nie uda, będzie nam jeszcze trudniej wrócić do TM. Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby te rozkazy trafiły do Desmonda. To jest ta nasza nadzieja, o którą pytałeś. W takim razie ruszam na okręt. Nie znamy się długo, ale wierzę w ciebie. Biegnij na statek. Przyszłość na ciebie czeka. Nie zawiodę was. Za TM. Przedali się, to by oni. Kierowcę to biorę. Kasteczus, bardzo dobrze. To jest Kitajdos. No, tu gdzie on jest? O. Nie damy im rady, wycofać się. Te bestie, nie mamy szans. O kurwa, utoi. Wysadzili statek pełen cywilów. Te kurwie syny. Chwilę przed tym ktoś z niego uciekł. Widziałem, że wbiegł na ten statek. Bieg na dół pokładu, ale nie dajesz mu dokończyć i zbiegasz na dolny pokład. Mężczyzna składa kawałki niebieskiego minerału koło beczki. Ty skurwysynu! Zakapturzona postać odwraca się w twoją stronę. Teraz ten należy do nas. Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Utorczyk uśmiecha się paskudnie. Hegemon wszystko mi wynagrodzi. Rzucam się na Utorczyka. Rasta! Yeah.
Knockout. Cholera jasna, co tu się dzieje? Co to, utojski szpieg? Na haligajskim pokładzie? Jak te obszczymuje śmiał? Spokojnie, już po problemie. Teraz już wiem, jak wysadzili tamten statek. Trzeba się tego pozbyć. Normalny człowiek zmienia się, kiedy za długo przebywa przy tym utojskim syfie. Co to jest? Sejmhi. Jebane kamienie nerkowe Hegemona, psia jego mać, do wszystkiego tego używają. Przeklęci utojczycy, materiały wybuchowe, mutacje, tesura. Pewnikiem dupy sobie nawet nim podcierają. Sporo zastosowań. Sporo. Mówią, że z nieba im to spadło. Ja tam w to nie wierzę, ale kto tam ich wie? Rozumiem. Powiedz mi, kiedy odpływamy? Walka z utojczykiem tak cię pochłonęła, że nawet nie zauważyłeś. Już odpłynęliśmy. Chwila dłużej w talii, a skończylibyśmy jako pasza Hegemona. Więc opuściliśmy ten? Tak, w ostatniej chwili. Utojski szpieg na naszej łajbie. Jak załoga o tym usłyszy, to zaczną się wzajemne oskarżenia. Lepiej rozwiązać to po cichu. Pozbędę się ciała, a ty znajdź sobie jakąś koję. Z minuty na minutę wyglądasz coraz gorzej. Tak zrobię. Potrzebuję snu. Osiągnęliśmy nowy poziom. Na tym poziomie to bardzo trudno rozdać statystyki. Znaczy, idziemy w dimecz. Tak, i dodamy sobie jeszcze skilla jakiegoś klasowego. Lewy, prawy. Super. Koja wygląda na wolną. Idziemy spać. Nie wiem, dlaczego nie przeczytałem naszych wieczornych rozmyślań, ale myśleliśmy o domu i o tym, jaka czeka nas ważna misja. Bibliotekarz nie ma, kronikarz nie ma nic ważnego do pytania. Hej, ty! Co ty tu robisz? Jak to co? Płynę do Haligajby, wszyscy inni. Dobra, nie wciskaj mi kitu. Widziałem, jak gadałeś z Gwardzistanu. To znaczy, że jesteś żołnierzem. Powinieneś teraz być w talii, zaszlachtowany w uchwale Terno, a nie uciekać na statku z dziećmi i kobietami. Ale jestem tutaj. Na pewno nie bez powodu. Nie puściliby cię tak o... Powiedz, jakie masz rozkazy? Masz kogoś wykończyć? Zawieź informację o klęsce? A może sam nie wiesz, co robisz? Jesteś jedynie ich narzędziem. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Kiedy to jest moja sprawa? Próbujecie cały ten smród zawlec ze sobą. Posłuchaj mnie. Nieważne, co kazali ci zrobić. Ale dobrze ci radzę. Zostaw to w koleje. Zlej to ciepłym moczem. To, co wydarzyło się w terenie, niech tam pozostanie. Tak będzie dla nas wszystkich najlepiej. Nic nie jesteś innym. Daj mi spokój. Zaraz tu wszystkich pozabijam, a tego kucharza pierwszego. Przez niego można z głodu zdechnąć. Co to za krzyki? Krzyki? O zaraz, to ten grubas będzie krzyczał, jak mu bebechy wypyroluje. Słuchaj, krzycz sobie gdzieś z boku. Chciałem coś zjeść. Tak? A w mordę byś dostać nie chciał? Uspokój się, to nikomu nic się nie... Już cię nie słucha, tylko biegnie na ciebie z pięściami. Niech to szlak. No cóż, nie lubi swoich zębów, to niech atakuje. Tak, i przy rozmowie z kucharzem także próbujemy wybrać inny wariant. To znaczy wariant nie zakładający pomagania. No i do piachu. Co za szaleniec tego Majtka. Dzięki, że go uspokoiłeś. Może zupki na wzmocnienie. W nagrodę dostaniesz większą porcję. Zupy zawsze chętnie. Dobra zupa, masz, tobie nie poskąpię. My, Tajniczycy, musimy się trzymać razem. Dzięki. Smacznego. Patrzysz się w szarą maść. Zupa zdaje się również spoglądać na ciebie. Za te bierzesz łyk. Pod językiem czujesz coś nieprzyjemnie chrupkiego. Mimo, że twoje kiszki skręcają się w proteście, przeżuwasz. Jak? Smaczne?
i ja już podziękuję. Pamiętaj, jak zjeść, to od razu Michę odnieść. Oczywiście. Uciekamy z miską do koi. Psst, hej ty! Że ja? Tak, ty! Podejdź z tą miską. Po co ci ona? Zaraz zobaczysz, niechętnie podajesz miskę. Majenasz przygląda się chwilę galajetowatej bei, po czym wykrzykuje. Rusza się! Ha, wiedziałem! Rusza? Co się rusza? Robale w zupie, nawet nie ugotowane do końca. O, kto tłumaczy ten wybojny smak? Tajemnicki przysmak, co? Zupka pełna białka. Spoglądasz uważnie na zupę. Teraz widzisz, że małe, białe kawałki, które wcześniej brałeś za jeż, powolutku się wiją. Niedobrze mi. Zainteresowałbym się tym na twoim miejscu, chyba że chcesz jeść ten syf do końca podróży. A ciebie nie interesuje, co jesz? My, majenarze, jemy z osobnego kotła. No i mamy prawdziwego kucharza, a nie jakiegoś gnojożercę. Dobra, pójdę przedyskutować z kucharzem te tajemnickie kulinarie. Poczekaj chwilę. Wiesz, to nie tak, że zaglądam wszystkim do mich. Po prostu zobaczyłem, jak po beczce ze śledziami pełzają robaki. Więc? Jak pokażesz beczkę kucharzowi, to nie ma opcji, żeby zaprzeczył. Będzie się musiał tłumaczyć. Tylko nie wiem, która to była beczka. Cały czas je przestawiają. Cholera, będziesz musiał jej poszukać. Lepiej od razu iść do kucharza. Zrobisz jak uważasz. Na mnie już czas. Trzymaj się. Dzięki za pomoc. Podleczmy się. Zupki? Powiedz mi, co pływa w tej zupie. Jak to co? Rybki. Aha, czyli niczego poza rybkami nie powinno w niej być. Nie interesuj się. Nie interesować się? Ale czym? Moją tajemniczą recepturą. A teraz wyjazd stąd, zanim stracę cierpliwość. W porządku, zaraz zobaczymy. Klikamy beczkę. Ależ z niej śmieć. Odsuwasz wieko. Poza martwymi śledziami i pełzającymi robakami w beczce jest ucięta głowa. Wygląda, jakby zaczęła już gnić. Co do... Gdzie gmejasz, cholero? Coś ty zrobił, mordejco. Mordejco, co ty wygadujesz, głupcze? W takim razie czekam na wytłumaczenie. To nie najlepsze miejsce na taką rozmowę. Mimo wszystko, proszę, wysłuchaj mnie do końca. Nie mam zamiaru tego słuchać. Idę do bosmana. Nie rób tego. Wszystko wytłumaczę. Dobra, jednak dam ci szansę. To głowa mojej żony, Mary. Co takiego? Zabili ją utorczycy. Nie było mnie wtedy przy niej. Nie zdążyłem. Rozumiem, ale dlaczego trzymasz jej głowę w beczce ze śledziami? W Haligajecie są Ełynci. Oni mogą rozmawiać ze zmarłym. To moja ostatnia szansa na pożegnanie się. Nie wiem, o czym mówisz. Kim są Ełynci? To Haligajeccy badacze śmieci. Mają moc porozumiewania się z tymi, których nie ma już pośród nas. Rzecz w tym, że potrzebują specyficznej części nieboszczyka. Po to potrzebowałeś głowy? Tak, słuchaj. Nie mów o tym nikomu. W szczególności Bogdanowi, rozumiesz? Proszę ci, jak tajemniczyk tajemniczyka. Myślisz, że Bosman tego nie zrozumie? Nie zrozumie? Ha, słuchaj, on wyrzuci mnie za burtę. Bogdan to dobry człowiek, ale jak tylko usłyszy coś o magii albo Ełyntach, to wpadnie w białą gorączkę. To dla mnie dużo do stawienia. Muszę się zastanowić, co dalej. Co jest? Kucharz trzyma głowę swojej zmarłej żony w beczce. Wiezie ją do Haligajdu, bo potrzebuje pomocy Ełyn. Co? Pomocy trupo ja... No tak, to dla ciebie największy problem? Nie wiedziałem, że Ełynci sypiają z trupami. Nie znasz życia widocznie. Już do niego idę. Wyjaśnię temu kucharzowi parę spraw. Poczekaj na chwilkę. Coś ty zrobił, że Bosman tak wyrwał. No więc... Co to było? Lecę sprawdzić. No i po sprawie. Co tu się stało? Jak to co? Sprawa kucharza i jego śmieci w beczkach załatwiona. Co zrobiłeś? Co to za huk? To huknęła Emata, Kasteczus. Wypluwa coś na samo dno oceanu. Co się stało z kucharzem? Nic. Można powiedzieć, że to na co zasłużył. Rzeczywiście, sam się o to prosił. Bardzo słuszna postawa. Połóż się, Kasteczus. To był długi dzień. Może tak będzie lepiej. Otrzymałem 100 zł i 50 doświadczenia. No i dobra, idziemy na koje. Jest w stanie nieładu pomimo częstych krzyków bosmana Bogdana, sugerujących, by ją uprzątnąć. Kładzę się. To był ciężki dzień. Zastanawiasz się nad niedawnymi wydarzeniami. Myślisz o tym, co zostało w Tejenie. Myślisz o swoich bliskich, o tym, czy Sania i Alent przeżyli. Wszystkie obrazy mieszają cię pod powiekami, nie pozwalając zasnąć. Po długim czasie zapadasz jednak w gojący sen. Pogrążam się w głębokim śnie. Nie wiesz, ile śpisz, ale nagle budzi cię czyjś dotyk na twojej szyi.
Otwierasz oczy i widzisz nad sobą znaną ci już paskudną moedę. Szlak by to obudził się. Co ty robisz? Zabijaj te łapy. Myślałeś, że ci dają je? Widzę, że nie odpuszczasz. Dobrze, załatwmy to, zanim dopłyniemy do Haligaetu. Już dopłynęliśmy, ale ty lądu nie zobaczysz. Zdychaj. Czujesz, że przydałoby ci się więcej odpoczynku, ale nie masz wyboru. Musisz walczyć. Dobra, to skasujemy szybko Leszcza. Super, super. Nie ustawiłem sobie. Dobrze poszło. W końcu napytał sobie biedy. Działałem w obronie własnej. Chciał mnie udusić podczas snu. Ta, wszystko widziałem. Ten idiota nagrabił sobie u każdego. Nie przejmuj się nim. Powodzenia w Haligaecie. Dzięki. Haligaet na horyzoncie. Szalupy gotowe. No to wyjazd ze statku. W takim razie żegnaj. Witaj w Haligaecie, tajemniczyk. Szanuj nasze prawa, zachowuj się przyzwoicie i nie wpływaj ludzi, a wszystko będzie dobrze. Nie mam takiego zamiaru. To dobrze, no, ruszaj już. To jeszcze powiedz mi szybko, gdzie znajdę więcej tajemniczyków? Jedyny tajemniczyk, którego znam z imienia i nazwiska, to Darko Gnaer. Zresztą wszyscy w Tenti znają to nazwisko. Gdzie go znajdę? Idź do karczmy w mieście, cały czas tam siedź. Dziękuję, miłej służby. 50 zł, 250 doświadczenia. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli podobają się Wam moje materiały, proszę zostawcie po sobie subskrypcję, lajka, komentarz, jakiś ślad. I dzięki za uwagę, do następnego razu. Za Tenti.